syn Millera według doniesień medialnych zmarł dziś rano. Wciąż nie znamy oficjalnej przyczyny śmierci biznesmena. Jednak największe portale informacyjne obiegły domniemane informacje o jego samobójstwie. Czy Leszek Miller Jr. mógł rzeczywiście odebrać sobie życie? Wieści o śmierci ojca Moniki Miller obiegły dziś wszystkie największe media. Jako pierwsza wypowiedziała się na ten temat bardzo lakonicznie. Sama modelka oraz wnuczka byłego polskiego premiera. Publikując emocjonalny wpis na jednym z portali społecznościowych. Nie żyje syn Millera, Leszek Miller Jr., przepraszamy was wszystkich. Nie jestem w stanie teraz prowadzić swojego Instagrama. Obiecuję, że wrócę, kiedy sobie z tym wszystkim poradzę. Yo-san final rest in peace no dat. Napisała Miller na portalu społecznościowym. Internauci bardzo szybko zaczęli zastanawiać się. Jak doszło do śmierci młodego mężczyzny? Media w ostatnim czasie nie informowały bowiem o tym. Aby miał poważnie chorować lub stał się ofiarą jakiegoś niebezpiecznego wypadku. Czy Leszek Miller Jr. popełnił samobójstwo? Co ciekawe, jedno ze źródeł podało jednak, że syn Leszka Millera miał sam odebrać sobie życie. Teoria o samobójstwie była pierwszą, która obiegła wszystkie portale informacyjne oraz społecznościowe. O tym, jak dokładnie doszło do śmierci Millera, będziemy oczywiście informować. Na razie trzeba jednak poczekać na oficjalny komunikat rodziny zmarłego lub policji. Która, jak twierdzą media, miała rzekomo zająć się tą sprawą. Do rodziny Leszka Millera Jr. spływają obecnie kondolencje z całego świata. Znajomi ojca mężczyzny ze sceny politycznej oraz wyborcy starają. się wspierać znaną rodzinę w tych trudnych chwilach. W poniedziałek śmierć syna byłego premiera potwierdził w odpowiedzi przesłanej. WP rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Ciało Leszka M. zostało znalezione wczoraj w godzinach. przedpołudniowych w jednym z pomieszczeń domu, który zajmował. Na miejscu wykonano oględziny z udziałem techników policyjnych oraz prokuratora. Wstępne ustalenia poczynione w toku czynności oględzin wskazują na śmierć samobójczą.
Ciało Leszka Millera Jr. zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Zostanie również pobrany materiał do badań toksykologicznych, dodano w komunikacie. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w kierunku doprowadzenia Leszka M. namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życia. Jest to kwalifikacja robocza śledztwa przyjmowana w przypadku tego typu zdarzeń, zastrzegł prok. Łapczyński w komunikacie przesłanym WP. Śmierć Leszka Millera Jr. poinformowała o niej Monika Miller. Przepraszamy was wszystkich. Nie jestem w stanie teraz prowadzić swojego Instagrama. Obiecuję, że wrócę, kiedy sobie z tym wszystkim poradzę. Jocan final rest in peace now that. W końcu możesz spoczywać w pokoju, tato. Napisała na portalu społecznościowym Monika Miller, córka Leszka Millera Juniora.